Wow, poklaskaliśmy, Krystian. I bardzo dobrze, bo gratulacje. Singiel Telefony już wyszedł. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział teledysku, to oczywiście powinien nadrobić. 120 tysięcy wyświetleń w 3 doby to jest bardzo dobry wynik, szczególnie na naszym rynku. Czy ty w ogóle jesteś taką osobą, która zagląda w te liczby, która czuje jakąś taką, wiesz, presję, stresik, lubi sobie tam popatrzeć? No, patrzę. Oczywiście, muszę być w tym zaangażowany i zorientowany, jak to idzie, bo chyba wszystkich artystów no, zależy, nie? Mm-hmm. Tylko i tak, no 120 w 3 dni chyba jest mało. No. Nie, ja myślę, że to nie jest mało. Naprawdę, jakby sobie zobaczył na przykład topowych artystów, którzy są na polskiej scenie 20 lat, to robią co mogą i bardzo wam też kibicujemy, ale to nie zawsze jest taki dobry wynik, a to dopiero przecież rośnie, także mega super. Druga płyta jest też takim momentem, który jest trudny, tak się przynajmniej mówi w branży, że to jest takie być albo nie być. Czy tego rodzaju na przykład też presję w jakiś sposób odczuwasz? Bo jednak debiutanci mają łatwo, bo po prostu wokół nich jest też dużo zainteresowania, a druga płyta to taki sprawdzian. No w sumie druga płyta musi być lepsza. No jest taka idea, że druga płyta musi być lepsza niż pierwsza. No, tak mam w mojej głowie, że jest lepsza, ale to cel był taki trochę, żeby powiedzmy dobrać więcej młodszych fanów. Wszystkich swoich fanów kocham, tylko takie bardziej nowoczesne brzmienie, więcej trapu i hip-hopu. Oczywiście no jest trochę taka presja, ale to jakoś nie przeszkadza. Mhm. Zobaczymy, co będzie, to będzie, ale i tak wierzę w swoją pracę. Czytałem w opisie płyty, zresztą tam był taki cytat z ciebie, że też ta płyta, poza tym, że tam będzie więcej hip-hopu, będzie bardziej osobista, że te teksty tak bardziej nawiązują do ciebie. Potrzebowałeś czasu, żeby tak faktycznie było, żeby pisać o sobie? To jakby większość tych utworów nie są do końca o jakieś specjalne okazje, okay. Nie? Bardziej o takie szczegółowe elementy w swoim myśleniu, nie? Okay. Które albo, let's say, you know, out with the old and in with the new. No i teraz no, dużo tam śpiewam o swoich celach i tak jakby nie, powiedzmy, korzystuję z tych obserwacji, które mam dookoła, podobno do pierwszej płyty. Podobnych, wszystko jest okej. Okay. Do pierwszej płyty. Ale no, to jest bardziej osobiste, co wiesz, już nie wracam do tej przeszłości, czas na kolejny etap. Myślisz w przód. Ale jesteś chyba pierwszym 24-letnim artystą, który nazywa swoją płytę Testament. No i dlaczego taki pomysł? Ja wiem, że to jest oczywiście jedna z piosenek, ale mogłeś wybrać każdą inną. A mógłbym, jakby był plan na początku, żeby nazywało się Bittersweet, bo ogólnie płyta dla mnie jest taka słodka, gorzka. Ale tak jak mówiłem, like out with the old, in with the new, to jakby to jest kolejny etap w moim życiu, ale nie jest, bardziej chodzi właśnie o może sposób myślenia albo cele, które mam w głowie. Tak naprawdę żyjemy w takim pokręconym trochę świecie. Nie zawsze jest tak, że internauci czy komentujący w innych jakichś takich miejscach, gdzie można to robić, skupiają się na muzyce. Jest trochę tak, że teraz ludzie też skupiają się na przykład na zewnętrzności. No i to nie był fajny czas moim zdaniem, kiedy była taka fala artykułów na temat właśnie zewnętrzności i wyglądu. Czy ciebie to drażni, że ludzie nie skupiają się na twórczości? To ich życie. It's not really my place to say. Tych, którzy jakby im zależy na twórczości, to fajnie, a jak nie, no to też jakby it's not my problem. Ja wiem, ale teraz się śmiejemy, ale czy jest coś takiego, że są jakieś słowa, które moglibyśmy powiedzieć do takich ludzi, bo jednak jak sobie tworzymy, chcemy rosnąć w siłę, chcemy iść do góry, to fajnie, gdyby nam ludzie dodawali skrzydeł, a wydaje mi się, że jednak przynajmniej takie komentarze z anonimowych kont, gdzie nie trzeba się podpisać, często jednak po prostu są dość okrutne. Ja i tak życzę im powodzenia i niech będą szczęśliwi. Oczywiście trzeba dbać i utrzymać i jeszcze podwyższać do góry jakby powiedzmy sztukę i kulturę, ale i twórczości. Tylko jak ktoś nie jest zainteresowany, to nie wiem, mam takie samo zdanie. To, że nie da się ich zmienić po prostu. Niech żyją i będą szczęśliwi. Jak to jest, to nic na siłę.